Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Excommenem i Within. I teraz tak, atak na bazę obcych oraz uprowadzenia przez obcych. Najpierw uprowadzenia, zaczynamy z tym. Mamy Marsylię, mamy Portside w Egipcie oraz Kanadę. No i bierzemy Kanadę, ponieważ jest to najtrudniejsza misja. I dostaniemy czterech naukowców, dobra. Mamy pani doktor, mamy nowe. Szturmowca i kapitana Zanga. Idziemy. Dobrze. I ląduje. I ląduje. Tym razem przeprowadzimy operację w Kanadzie. No to idziemy. I jest cała ekipa, jest. Centrala, Wielkie Niebo zbliża się do miejsca uprowadzenia. Uderzeniowy 1 czeka na rozkaz desantu. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Uderzeniowy 1 może atakować wroga. Uważajcie na siebie. Dobra, pójdziemy sobie powoli. Wiadomo, że fajnie by było zdobyć meld, ale to jest drugorzędne. Najpierw to ja po prostu chcę się tutaj rozejrzeć bardziej. Jestem w drodze. Mam karabin laserowy. I tutaj też mam karabin laserowy, więc robimy tak. Strzelanie w biegu. Jestem tutaj. W drodze. Chyba widzę wroga. I są wrogowie. To ci. Tego w powietrzu chyba uda mi się nawet zestrzelić. 54. Go. Niestety się nie udało. Jest to pudło. Pudło. A tym? Tu się udało. Dobra. Ufok odstrzelony. Ufok odstrzelony. Ruszamy. Więc tu zrobimy tak i tutaj również to samo. Na warcie. I lecą. Tylko tak, mam nadzieję, że nie strzelają w tym samym momencie dwie warty. Dobra. Jedno pudło. Zobaczymy jak drugi, jak Zang sobie poradzi. Muszę się lepiej złożyć. Zmienili od ataku. Wow. 7 obrażeń. Jak ja w ogóle tu stanąłem dziwnie? Myślałem, że jestem za zasłoną. Tam poleciał na górę, więc za jakiś czas zleci. Gdzieś mi tutaj, tak? Tutaj. Oskrzydlili mnie! Zmienili oś ataku! Uwaga na skrzydła! Tu nie. 50%. 44. Już tam idę! Podejdę sobie tutaj, żeby tamtego zdjąć. Widzę artefakt zdjąć. Obcych. Raz i dwa. Nie, 52% go tu. Pani doktor. Jak tak można? Oj kiepsko. No właśnie, oj kiepsko. Tutaj zrobimy inaczej. Podejdziemy sobie tutaj. 70%. No i mamy. Tego już nie ma. Czerwona kartka. Czerwona kartka. Możesz spróbować trafić? Możesz. No najpierw bym tutaj siebie użył do przodu. Czy ty będziesz stąd widział? Nie widzisz. To jest. Wycofaj się. Wycofaj się i na wartę wejdź. Ty też na wartę też. Próbują się wycofać! O, i teraz? Dawaj traf. Niestety, nie? A ten meld mam 6 sztuk teraz. Wciąż żyje. No dobra. Teraz tak. 76%, dawaj. No, cel jest. Załatwiony. Teraz my szybko sprintujemy do tego tak miejsca. Jest, dowódco. Po to, aby pani doktor mogła go zaraz uleczyć, natomiast my sobie tutaj podejdźmy. Ruszam. Przeładowanie. Mogę sypać dalej! Podejdziemy tutaj. Wyleczenie rany. Nie użalaj się nad sobą. 4 punkty. To nie jest jeszcze za dużo. Jeszcze raz bym musiał to zrobić. Chyba bym zrobił jeszcze raz. Ale już dobra, idę. Na razie idę.
razie czego ty będziesz po prostu blisko. Nie będę używał tego teraz, ale będę blisko. Przeładujmy broń. Broń gotowa. Idę. Też podejdź, ale też przeładujemy. Strzelać. O, nie. Zniknęli. Tryb skradania się, raz, dwa. Tak jest. Leć. Nie, na razie nie. Na razie też tryb warty. Mam cztery góry do tego momentu, więc ohoho, no mi przyszli. To mi wygląda na bombkę. Na rakietkę. O, pojawili się gdzieś. Wychodzą mi na skrzydło. Udło. Szymańska nie trafiła. Panią doktor złapali. To tak, ty. Bo teraz powinnaś trafić, nie? 80%. Nie trafiony. Nie mam amunicji. Musisz teraz przeładować. O tak! Tam ci uciekli. Miałem zangiem tę walność trochę, natomiast zróbmy tak. To strzelność, strzelanie w biegu. Zajmuję pozycję ogniową. Taką pozycję... O, może cisnę! Tu? Byś mi pokazała. Widzę po prostu... Cel. Właśnie, ich. Trzy i są w dobrym momencie, tylko oni latają. Więc nie jest to idealnie. Ale zobaczymy, czy to zadziała. No zadziała. Zadziała. O! Słuchajcie, bo muszę... Czekajcie. Może w ten sposób? O. Tak. To rozniszczy meld, to nie. A tak? Kurczę, nie chcę chyba zniszczyć meldu, ale... Nic nie zostanie. Dobra, to jednego nie walnę, ale ci dostaną. O kurczę, tam jeszcze kolejni są. Tu był jeszcze jeden. Dobra, warta. Też warto. Bo tutaj zaraz jeden duch jeszcze wleć. Trzeba na to uważać. Gdzie on spadnie? Gdzieś na plecach. Foki na skrzydle. Oskrzydlają moją pozycję. Mhm, dobra. 41. 52. 79. Tylko 3 HP. Koniec amunicji. Niedobrze. Teraz tak, ty. Podejdę do tego meldu, chyba mimo wszystko. Jestem w drodze. Oj. Przedmiot zabezpieczony. To jak chcę strzelać? 54. Mogę dwa razy. Teraz tak, ty. Podejdź tak jest, tutaj. Dowódco. O, zbądź się tego. I po problemie. Do widzenia. Mam gnoja. Zaraz tam będę. Podejdź, bo tu jeszcze jeden jest. Jeszcze ten jeden, wiecie, będzie... znikający gdzieś się pojawi zaraz. Jest. Muszę się zabierać. Ławka. Ławka zasłoniła. Chybiłam gnoja. Zęga złapał. Dobra, to teraz... Koniec. Ruszam. Nie wiem, czy za bardzo się nie rozdzielam. Chyba jest w porządku. Warta. Dobra. Muszę przeładować broń. Gotowości. T
Też muszę przeładować broń. A ty siedzisz, czekasz. Jeszcze jeden gdzieś tu latał chyba, nie? Nie. Nie. Rozkaz. Rozkaz. Pełna gotowość do ruchu. O, przez chwilę widziałem kogoś. Gdzie? Okej. Okay. Idę tu. Jest. O nie, 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 on ma wartę. 1 HP, ale fart, bo to jest akurat lekarz. Gdyby ona padła, to nie dałbym rady reanimować jej. Musiałbym skończyć szybko misję, nie? Dobra, 4 punkty wyliczone. Ruszam. Dobra, ja sobie podejdę tutaj. Czekaj, czy ty jesteś już ostatnim, czy... Zobaczymy zaraz. Udało się, dowódco. Udało się. Zadanie wykonane. Kanistry zrobione, zadanie wykonane, pięknie poszło. Także wracamy. Powoli trzeba myśleć o ataku na bazę obcych, więc trzeba wyprodukować ten przedmiot. Natomiast 18 dni, Julia, 11 i 9. Zanim zaatakuje bazę obcych, to trzeba będzie... Pamiętaj, na pewno... będziemy cię obserwować. Chcemy jeszcze podziałać. Centrum kontroli, skanujmy jeszcze tutaj, 2 dni. Wykryto kontakt. Chiny, muszę wypuścić. Avalanche, lecimy. Lecimy do Chin. I teraz tak, ja mam te moduły. Ciekawe, czy one mogę używać ich w tym momencie, czy muszę je mieć na konkretnym statku. Atakuję ja wroga. To źle zrobiłem. Mogę. Celowanie satelitarne włączone. Celowanie satelitarne. No i mamy. Zamknij raport. Wysyłamy od razu ekipę Skyrangera. Muszę. Ale to dobrze. To tak. Pierwsza osoba, która tutaj idzie. Szturmowiec Malik. Druga osoba, szturmowiec ty. Trzecia osoba, ktoś nowy. I czwarta osoba, grenadier Sarah Anderson. I teraz tak. Pani Malik. Dostaniesz ode mnie kamizelkę z lanowłókien. Strzelba laserowa, nie, karabin laserowy, bo będę się trzymał na odległość. Tutaj pani Taylor. Jest dobrze. Pani grenadier i pan dostaniesz też karabin laserowy. Nie mogę ci używać karabinu laserowego, bo te już mają 2 moje. Jest ok. Rozpoczynamy tę misję. Od razu to zróbmy. Co? Trzeba będzie atakować bazę, tylko wszyscy są ranni. To jest problem. Ja ich nie mogę użyć, aż żółto dziobami nie pójdę. Może na tę misję powinienem iść żółto dziobami. To też mogłoby być. Miejscem kolejnej operacji są Chiny. Kolejne UFO zestrzelone. Dobra, szybowiec złapany, więc nie będę starał się. Tu mogę nawet rozpierniczyć to, byleby, wiecie, szybko to zakończyć. Sztab, zgłoście się. Wielkie niebo dotarł do zewnętrznego markera. Zbliża się do miejsca katastrofy. Zespół uderzeniowy czeka na rozkazy. Potwierdzam, wielkie niebo. Uderzeniowy 1 ma zgodę na zaatakowanie obcych w miejscu katastrofy. Sprintuj tam. Tylko ten sprint jest ryzykowny. Nie. Dobra, i ty też z tym karabinem. Tutaj. Jedziemy z tym koksem! Jedziemy z tym koksem. Ci na warcie. Spychać, gdzie? Nie wiem gdzie, ale tu jest meld. Tu mam na pewno meldzik. Sprint do tego drzewa. Zrobię to. Ja ich dopadnę. Sprint do tego drzewa. Tu jest wrak. Okej. Okay. W porządku. Mamy zapłon. Czy znajdziesz kogoś? Nie. W porządku, więc ty też tam lecisz. I ty... Tobie jest. Cała ekipa się powoli przesuwa. Jedna osoba na warcie.
razie W. Smelt. O, ogień. Jakoś to podpalili. To jest ciekawe. Tak jest. Koniec mieszkania. Nie gadaj, stołek widzę wroga. Dwóch. 54. Jednego widzę stąd. Nie widzisz nikogo. Ty widzisz. 49. Ty nie widzisz. Podejdźmy. 55. Spróbuj. Ładnie. Pierwsza misja twoja. Strzelanie w biegu. Zajmuję pozycję ogniową. Zaraz tutaj tam będę. Znajdźmy ten drugi. O, jest tutaj. Spłonął. I już mamy tutaj chyba spokój. Chyba zacznę ich podliczać. Przechodzę na pozycję. Tutaj warta. Ty podejdź tu. Odpalam plecak. Z ciężkim sprzętem idziesz, więc musisz mieć później w razie czego, żeby walnąć rakietkę. Jeszcze gdzieś latają. Słychać było dźwięk latania. Idę po mel. Wróg w polu widzenia. Jej, jest ten. Ale mogę go już po prostu zniszczyć. Cześć. Zabieram cię. Wyglądał szybkostrzelność 51. Dwa strzały po 51%. Jeden wystarczył. Papa. Papa. Już biegnę. Na razie bez jakichkolwiek strat, więc fajnie idzie. I meld zebrany jeszcze. Już tam idę. Może tu, ale z tej strony jest lipa. Jeśli by ktoś przyszedł. I są. Dwóch. Nice. Cel zlikwidowany. Idealnie. Idealnie. Kolejny sukces. Dobrze się spisaliście, dowódco. No, to była świetna misja. Czyścioch. Czyścioch, jakich mało. Nie wiem, nie pamiętam, kiedy miałem ostatni raz taką czystą misję. Zdaje się, że nieźle sobie poradzili. I wyszli z tego bez szwanku. Jakby mnie słyszeli. Grenadier, kolejny grenadier. Nie, ja chcę snajpera. Dajcie mi snajpera. Koszary. Zatrudnij żołnierzy. Jeszcze ze dwóch. Trzech. Zobacz żołnierzy. Snajpera. Nasi doktorzy zakończyli badania nad substancją zwaną meldem. Musimy rozważyć postawienie laboratorium genetycznego lub cybernetycznego, by stosownie wykorzystać dokonane przez nich odkrycia. Kopmy tu, przez 5 dni będziemy kopać, żeby nie stało to czyste. Laboratorium, warsztat. Generator termiczny. Dobra, na razie tyle. Natomiast... Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. Zróbmy ten klucz. Klucz jest zrobiony. Zaraz trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby tam wchodzić. Karabin laserowy razy dwa, strzelba laserowa jedna, snajperka laserowa nie jest mi potrzebna. Czy ja mogłem od lewni robić ulepszony pistolet, ulepszony scope? Platforma broni ciężkiej, SHIV. Po zakończeniu tego projektu możemy konstruować jednostki SHIV w dziale technicznie. To jest spoko. Przenośny moduł telewniczny nazywany scope. 55 tych, zróbmy to. Powiadomię ekipę odlewni. Możesz zdalnie śledzić. Jeszcze skanuj. Co? Nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Mamy. Czekamy na rozkaz. Pokój sytuacyjny, wystrzel satelitę. Teraz Japonia, wystrzel. Wystrzelono satelitę. No, Azję mam naprawdę zrobioną nieźle. Teraz tak, Egipt. 70, Nigeria 100 miesięcznie. To ja wolę Nigerię mieć. Chyba, że całkowicie chcę mieć Azję. Nie, wyślijmy do Nigerii. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. 391 miesięcznie dostaję teraz. Dobra, pancerz skorupowy za jeden dzień. Wybierz nowe badanie. Jest pancerz. Teraz chciałbym...
Kombinezon szkieletowy. 10 dni, ciężkie lasery. O! Komputer nawigacyjny obcych. Zróbmy to. Dział techniczny. Produkuj przedmioty. Pancerz hitynowy. Tutaj, o właśnie. Pancerz skorupowy. 19 koszt potrzebny jest. Zaraz to zrobimy. Chcę wejść do... Szary rynek. Gazbok sektoida sprzedamy. I trochę metali obcych. Dobra, 62. Starczy. Teraz dział techniczny. Odlewnia, nie, produkcja przedmiotów. Pancerz skorupowy. Ze 3 mi zróbcie. Czy pancerze skorupowe. Nowi żołnierze zaraz przyjdą. Skołb jest zrobiony, nowy. Odlewnia. Mamy to. Czyli teraz jakbym chciał produkować przedmioty. To ten skołb już jest ulepszony, czy podunomierzający, satelita. Satelita 64, a mam miejsca na satelitę? Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Musiałbym wybudować. Niezbędne dodatkowe Dobrze. Łącze. Na Japonii się umieszcza satelita teraz zaraz. W Nigerii też. Mamy bezpieczne połączenie z Radą, dowódcą. Rada. Kupcio wrócił do służby. Według raporta doktora Shona, przekaźnik dostarczony przez Zanga jest połączony z systemem nawigacji pancernika obcych zbliżającego się do naszej atmosfery. Doktor uważa, że wykorzystując kilka zmodyfikowanych przekaźników, może ściągnąć pancernik z kursu, zanim dotrze do celu. Rozpocznijmy misję. Doskonale. Czekamy na postępy waszych prac. Dobra. Szturmowiec. Na wysokim poziomie szturmowiec, tak. I tutaj strzelba laserowa. Bo ty będziesz podbiegał. Tak, strzelba laserowa będzie ok. Kamizelka z nanowłókien. Dla ciebie. I pancerz skorupowy dla ciebie. No kurczę, to jest nieźle. Natomiast... Inaczej muszę to zrobić. Udostępnienie przedmiotów, tak. Teraz. Ponieważ ty nie dostaniesz tego, tylko dostaniesz ode mnie to. Musiałem z reszty pościągać przedmioty. Żołnierz wsparcia. Wyposażenie, szturmowy, laser, skrupa, apteczka, mamy to. Kolejna jednostka i szturmowiec, szturmet grenadier, Sir Anderson, nowy grenadier jakiś, tak będzie, przyda się. Masz rakietkę, to co, pancerz skrupowy dla ciebie. Granat odłamkowy, może zwykły pancerz na razie. A zobaczmy, kto będzie jeszcze. Szturmowiec, szturmowiec, mam dużo szturmowców. No dobra, no to biorę i tak. Biorę szturmowców, wyposażenie, tak. Karabin, tak. I tak. Dobra, idźmy, idźmy. Trzeba bazę obcych zaatakować teraz. Uderzenie numer jeden. Przygotujcie się do lądowania. Nie mam kiedy wyleczyć ludzi. Miejscem kolejnej operacji są Chiny. Po ich rozmieszczeniu uruchom system sterowania pociągiem. Okej. Czyli mam umieścić przekaźnik w pociągu i co? Obcy pojadą za tym pociągiem? Chyba tak. 10 tur. Na czas mamy. Pociąg... Dowódco, pancernik obcych zmierza w kierunku miasta. Nie mamy wiele czasu na reakcję. Za pomocą urządzenia dostarczonego przez Janga, dr Shen stworzył kilka zmodyfikowanych przekaźników, które powinny zmylić komputer nawigacyjny obcych. Ale jedynym sposobem na szybkie dostarczenie ich na miejsce jest kolejka jeżdżąca przez miasto. Mhm. Już tam jestem. Gdzie? Tam musimy iść? Umiesz przekaźnik pociągu, no dobra. Idziemy do tego pociągu, ty z drugiej Jedziemy strony. Z tym 10 turby, więc z jednej strony bardzo mało i wypadałoby... Będę. Może to na górę. Sir Anderson. To co, teraz ty dostrzeżesz przeciwników i mam lipę, bo straciłem swój ruch, nie? Nie dostrzegła, dobra.
Tutaj. Muszę gdzieś schować w pociągu. Nie mam gdzie. Rozkaz, ruszam. Też mogłem strzelanie w biegu może użyć. O! Jest chyba przekaźnik. Tu jest. Strzelanie w biegu. Jedziemy z tym koksem. To tym pociągiem przewieziemy przekaźniki. Nie jest idealny, ale musimy umieścić każdy przekaźnik w określonym miejscu, żeby uzyskać sygnał o dostatecznej sile. Okej. Okay. To jest jeden przeciwnik, to jest drugi. Dobrze. Przekaźnik jest na miejscu i działa. Kiedy reszta zostanie ustawiona, zaczną nadawać sygnał, który zmyli system nawigacyjny obcych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, sygnał powinien sprowadzić pancernik z kursu, co da nam doskonałą okazję do przygotowania zasadzki. Nie widzę. Dziwne, że... Jestem na górze... Patrz, jestem na górze pociągu i on ich nie widzi. Powinien widzieć. To warto tu chyba zrobić. Nie, muszę uciec stamtąd. Muszę uciec. Ale to zaraz. To po prostu warta. Ty lecisz tu. Też nie widzisz. Ciekawe. Siebie! Siebie. Dawaj, Trix. Ty widzisz? Też nie. No to Trix. Będziesz na pociągu na górze, ty robisz wartę tu, a ty zajdziesz do środka. Już tam idę. Dowódco, zbliża się duża liczba wrogów. Zdaje się, że wystrzelono ich z pancernika. Lada chwila będziecie mieli z nimi kontakt. Kudło. Szkoda, bo wolałbym, no żeby ona strzelała w tych z lewej strony. O nie. Sokole oko, nie ma co. Dobra. Kolejny. Trzy obrażenia. Duże bydle. Naprawdę pudło. Jeden i drugi chyba nie trafił. Nie, jeden trafił za cztery. Jeden za cztery trafił. Myślę, dawaj. Odstrzelony. 75. Ich jest dwóch, są dwaj obok siebie, tak? Kurczę. Trzymajmy się chwilę. Ich dwóch mamy. Kogo tu jeszcze mogę użyć? Tamci nie idą do mnie. Okej. Okay. Też załatw go. Jakoś to poszło. Tak jest. Oni o mnie nie wiedzą. Dlatego nie ma. Tak, oni o mnie nie wiedzą. To ja ich widzę, a oni mnie nie. Siedem tur jeszcze, dobra. I jest, wreszcie mnie dostrzegli, ale jeszcze z prawej strony chyba jeszcze jakiś ekipa była tu. Nie, tu dwa. 54% w tego. Ty widzisz 62 w tego, 70 w tego. No to 70. Te zasłony sobie niszczysz, ale jest git. 27 to nie. 77, dobra, ale ja muszę się delikatnie przesunąć. Tak jest. Dobra, jak na razie idzie dobrze. Krzyżyk na drogę. Teraz tylko tak. Tak jest. Przekaźnik. No to biegniemy.
Dowódco, pancernik obcych wciąż zmierza w kierunku miasta. Musimy działać szybko. W porządku, działamy jak najszybciej się da. Teraz tak. Śmigam. Na górę. Ojejku, tylko ona ma 4 HP. Uważać. Dobra, nie zauważyłem nikogo innego. Idę po ciebie. Strzelanie biegu. Już tam jestem. Lecimy. Nie zatrzymujcie się, uderzeniowy jeden. Zostały wam jeszcze 2 przekaźniki. To prawie koniec. Trzeba uruchomić jeszcze tylko jeden przekaźnik. Tak, jeden, no to się nie śpieszę. Tu zrobię sobie wartę. Ty natomiast, o panie czyścioch, idziesz tutaj i na warcie, ty też na warcie. Dowódco, jednostki wroga zbliżają się do pozycji uderzeniowego 1. Czyli co 2 tury chyba schodzą, pojawiają się u mnie. Albo co, kliknięcie przekaźnika, to w sumie też może być. Znowu ten duży. No, 6. Laser dobrze działa. Karabin laserowy. Go. Aż mi fignął. Potrzebuję amunicji. Ona będzie musiała przeładować. Teraz tak, ty. Lecisz aż tutaj. Wrócimy trochę dystans. Tutaj natomiast co robimy? Lecimy dalej, ale tak, tu nie znajdę żadnego. To nie ty. Podejdź tu. Kontakt. O, i jest właśnie. Jeden. No to jednego to. Ej, uciekł. Ale mamy go. 57, go. Niestety pudło. Ładownice puste. Pudło. Ruszam do celu. O nie, 27%. Ale trafiłem. Mamy meldunki o wysokiej aktywności ufoków w tym rejonie. Zbliżają się do was siły wroga. Dowódco, kończy nam się czas. Pancernik wciąż leci w kierunku miasta. Musimy ruszać. Dobra, po jednym widzę, leci tutaj takim. Czy to trafi odpalam mojego? Nie chyba. Bo powinien zlecieć wtedy, tak? Trafiłem swojego. Jednak. Powinien być komunikat. Jak był komunikat przedtem, myślałem, że też będzie komunikat, że trafię w swojego. Ale to mu powinno wartę zniszczyć, nie? Nie mam już czym walić! Dobra, teraz tak. Ruszam. Widzę cel! Problem, bo ja nie mam amunicji. Nie mam amunicji. Więc możliwe, chciałem przeładować teraz, ale możliwe, że po prostu będę śmigał ile się da. Cisnę. Nie robię po prostu. Okej. Bolało. Tak, ja muszę przeładować, ale najpierw ty. Już idę. Podejść tu. 84, go. Nie mam naboi! Cel zlikwidowany. Tak jest. Ty tutaj, przeładuj. Gotowa do akcji. Też nie masz naboi. Idę. Tutaj, też przeładujemy. O tak! Też przeładuj. Czy może stań tu i przeładuj. Żebyś było blisko tutaj. A ja cię zaraz wyleczę. Broń gotowa. Dowódco, okręt obcych jest już blisko pozycji ataku. W porządku, damy radę. Damy radę. Najpierw tak, ja podbiegnę. Nie. Ja podbiegnę tym. Zbliżam się do wroga. Biegu.
Ja cię będę musiał stąd uciec, czy do tego wystarczy poklikać te rzeczy? Udało się. Wszystkie przekaźniki nadają. Teraz trzeba uruchomić napęd pociągu. Aha. Wyznaczono nowy cel. Ja mam dalej dwie tury na to. Dobra. Stalanie w biegu tym. To idź uruchomić pociąg. Pomaga mnie zbić. Jak to się klika? Włącz napęd. Zastanawiam się, czy to nie chodzi o to, że wszystkimi tak muszę tam jest, wejść. Wykonuję. Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Tak jest, wykonuję. Dobra, biegniemy. Jeśli tak, to nie jest zrobienie tej misji. Dowódco, musimy jak najszybciej uruchomić ten pociąg. No jestem. Co jest? Dajcie mi sekundę. Ja muszę... XCOM. Okej, okay. Jest powiedziane, że wystarczy, żeby... Ops, co się stało? Aha, odjechałem. Przeczytałem, że tak, to jest glitch. I że czasami wystarczy wyjść i wejść tu jeszcze zaraz raz. Będę na miejscu. I zadziała. I czasami gra rozpoznaje, jakby to było... Ale to mi nie zadziałało. Co jest? Czy ja mam tu jakiś zapis? 9.17. 19.17. Nie no, to jest początek odcinka. Już widzicie, o czym mówiłem z zapisami, że warto mieć. Zaraz, jeszcze przeczytam. Podobno warto zapisać grę i wczytać. Tylko wiecie, o co chodzi. Mogłem to zrobić wcześniej, zanim miałem ostatni ten. Teraz wczytaj grę. Zanim tę misję... Dobra robota, dowódco. Wygląda na to, że wszystkie przekaźniki są na miejscu, a pociąg może wyjechać z dworca. Kiedy dotrze do pancernika, obcych czeka niespodzianka. Dobrze, że przeczytałem. Jaki podziurawiony ten pociąg. Dobra, świetnie, jest misja zrobiona. Krwawe Apollo misja się nazywała. Kapitan, granaty dymne mają większy obszar, czy granaty dymne mają stymulanty jeszcze, dające siłę woli i szanse na trafienie krytyczne wszystkim? Nie, to jest trafienie krytyczne, nie trafienie. Tu dodam gęsty dym. A ty... Pani Kaprol, celownik holograficzny. Dobra. Dwóch techników dostaliśmy. Będziemy w kontakcie, dowódco. Dobra, teraz tak. Idziemy do centrum kontroli. Satelity już są nad Japonią. Dobra. Kredyty za jakiś czas. Komputer nawigacyjny obcych jeszcze zaraz się pojawi. Rada prosi o bezpośrednie połączenie na bezpiecznym kanale. Rada, znowu coś. Po uruchomieniu zmodyfikowanego sygnału pancernik obcych będzie podatny na atak. Czas przeprowadzić kolejne uderzenie. Wyślij drużynę.
która wyląduje na okręcie. To rzadka szansa na zdobycie technologicznego statku. Jesteśmy pewni, okay, że zajmiesz się tą sprawą dyskretnie. Dobra, dobra, dobra. Kolejna misja. Nie, widzę, nie zwalniamy tempa. Na szczęście mamy dobrych ludzi. Weźmy jednego grenadiera i jednego szturmowca. Tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.